Do naszej szkoły przyjechała policja. Co? Co? Prawdopodobnie za chwilę przyjdzie tu dwóch policjantów, którzy będą was pytać o różne rzeczy. Zacałowanie jaka no, jest kara więzienia? Jestem... Zacałowanie nie ma więzienia. No to... No chyba, że jest nieletnią. Ja jestem, jestem. Tak, proszę pana, jak słucham. Jak masz na imię? Blaszka, dzień dobry. Pokaż jeszcze raz, co tu było. Proszę. Co tu jest? To jest projekt na biologię. Jest jakiś liść. No to jest jako projekt na biologię, mieliśmy obserwować fotosyntezę liścia. Ale on wygląda zbyt podejrzanie. Ale tą pani Mika... Będziesz musiał pojechać ze mną na komisariat ale policji. Ja co? Nie... Co? Blaszka? Blaszka? Co? Ale to projekt na biologię, proszę pana. Jeszcze też ma takie liście w plecaku. Ja to ma jeszcze takie liście? Ja nie mam. Jak tak nie ma się projekt na biologię? No nie... Znowu dostaniecie jedynki. Siadaj i nie przerywaj. No nie, ale ja zaraz nie wytrzymam. A masz zaświadczenie od lekarza? No a po co mi zaświadczenie na siku? A co to jest za biały proszek? Mój słodzik. No do herbaty. Słodzik, tak? No tak. Idę na komisariat za słodzik, rozumiesz? A ja za projekt biologii. Rufer. No dobra, no przyznam się, no... Całowałem się z Marysią. Co? No, co? To Oli już nie ma, a ty z Marysią kręcisz. Ona no. Jest za granicą. No właśnie. Ej, a jakbyśmy teraz uciekli, to Blaszka ile nam grozi? A nie wiem, tak 10 lat. Proszę, 10? Do środka. 10 lat? Grozi wam poprawczak i kurator sądowy. A, no. Za co? Za projekt na biologię? Za to, że całowałem dziewczynę, proszę pana, say what? Całowałeś dziewczynę? Proszę nie wyrywać. Ja chciałbym kiedyś pocałować dziewczynę. Numer telefonu. Naprawdę, ja nie chcę się z panem umawiać. Numer telefonu któregoś z rodziców, czego ty, człowieku, nie rozumiesz. Niech pan mnie wysłucha, w ogóle przed Sylwestrem, proszę pana, kolega się przebrał, rozumie? Pan za dziewczynę się przebrał, pan to rozumie? Jak się można przebrać za dziewczynę? No ja nie wiem, ja jeszcze go pozrywać musiałem, ja nie wiem, musieli mnie do tego. Tu czy tu? Lewa czy prawa, czy tu tego środku? Z drugiej strony. Ale z tej strony, czy z tej strony? To są dwie strony. Tam, gdzie jest jedno krzesło. Nie umiem liczyć. Co robiłeś w Sylwestra? Ale w noc czy dzień? Ile pan ma lat? 60? 50? 80? Wie pan, jak ja się teraz czuję? Rozumie pani? Ja wszystko jestem w stanie zrozumieć, ale niech pan nie mówi kobiecie, że ma się uspokoić, bo ona wtedy jeszcze robi się groźniejsza. Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest pierwszy odcinek w tym roku z Minecraft Ekstra Szkoła. Cześć, kochani. Tęskniłem za wami, troszeczkę filmów nie było, ale wracamy, filmy co drugi dzień. Już w ten weekend startuje nowa seria, która wam się na pewno spodoba, ale ona wystartuje wtedy, kiedy zostawicie 9000 łapek w górę pod tym odcinkiem. Kochani, pod ostatnim wbiliście ponad 10000 łapek w górę i ponad 80000 wyświetleń w ciągu 2 dni. Rozwalacie system, kocham was, jesteście najlepszą widzą na świecie. Dzisiaj też wbijamy 140000 subskrypcji, więc zasubskrybujcie w tym momencie. Zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę, te 9000 łapek w górę. No i napiszcie komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Kochani, bo oczywiście z każdego odcinka losuję widza, ale dzisiaj mamy wyjątek. Dzisiaj, kochani, wyjątek. Z tego odcinka, który teraz właśnie obejrzycie, będę losował 2 osoby. Pamiętajcie o tym, żeby pisać komentarze. Rozpiszcie się, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Dużo osób nie odpisuje i dlatego dzisiaj nie ma niestety widza, ale za to w kolejnym odcinku będzie ich 2. Rozpiszcie się teraz, przysiądźcie i pamiętajcie, odpisujcie. 9000 łapek w górę to jest nowa seria już w ten weekend. Zostawcie suba i tak dalej, łapki, bla bla bla. Ja wam życzę miłego oglądania. Dzisiaj, kochani, kilka osób z naszej klasy idzie na komisariat policji. Życzę wam miłego oglądania i buja! Hej, witajcie! Co to było? Co to było? Ej, za mnie, nie wiem. Puściłeś bombkę. Nieprawda, to tobie się bym skrynęło pewnie. Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Ekstra Szkoła. Cześć, 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 witam. Jak tam po świętach? Ja przytyłem, słuchajcie, z 5 kilo, a ty z malas ile przytyłeś? Ja 3,47. 3,47, ja 5 kilo, a wy ile przytyliście? Kochani, wracamy z pełnym impetem, filmy co drugi dzień oczywiście. No i jeżeli chcecie wystąpić
być w kolejnym odcinku, zostawcie łapkę w górę. Teraz próg, słuchajcie, robimy 9000 łapek w górę. Idzie próg w górę, więc 9000 łapek w górę, kolejny odcinek i oczywiście kolejne losowanie widza. Co musisz zrobić? Pyk, subskrypcja, pyk, dzwonek, pyk, łapka w górę, 9000 łapek i napiszcie komentarz. Jaki komentarz, Smolax? To komentarz święta, święta i po świętach. O, komentarz święta, święta i po świętach. Tety. No kto to był? No ktoś co jaja robi. Komentarz święta, święta i po świętach, to ja wam zaserduszkuję. Kochani, dzisiaj mamy lekcję na początku z panią Zofią, później mamy chemię, matematykę i fizykę. No i mam nadzieję, że będzie dużo osób. Mam nadzieję, że będzie dużo osób, szczególnie, że jesteśmy po świętach, to powinno być dużo osób, ale Ola jest jeszcze w Anglii. Ola jest na wakacjach. Ona jest na wakacjach, więc jak chcemy z nią porozmawiać, napiszcie, czy oglądaliście poprzedni odcinek. Napiszcie, czy wie... No słyszysz to? Tak. Kto to? No ktoś sobie jaje robi. Napiszcie, kochani, z kim jest Luwerek po ostatnim odcinku. Napiszcie, z kim ja jestem. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to już wiecie, z kim ja jestem. Wiecie, co się stało na Sylwestrze. Na Sylwestrze było mega. Jak wam minął Sylwestr, też możecie napisać teraz w komentarzu. Napiszcie, jestem ciekawy. No i kochani, 9000 łapek w górę, przypominam, kolejny odcinek. No i mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Dzwonek! Tak, szybko, dzwonek, chodź, dzwonek, chodź, szybko. Dzwonek, lecimy, lecimy! Ej, którędy tędy? Lecisz? A, dobra, tędy. Tędy, tam, tędy nie wolno. Jest Smolak Siński, bo jak już święta, święta i po świętach, to ty powinieneś chyba zdjąć ten sweterek, tak? Ale no, niby tak. Powinieneś zdjąć. Te ozdoby świąteczne jeszcze są, matku, są łatwo. Chyba nikomu się tego nie chciało ściągać. Wszyscy tak. Najedzeni po Wigilii. Halo, dzwonek był, ludzie, czemu wy tu jesteście? Ale co? Dzień dobry, cześć, cześć, hej. Cześć. Siemka, jo. Siema, klasa, elo. Cześć. Siema. 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 Witajcie, witajcie, dzień dobry. Cześć, Blowy Rain. Cześć, Maju. Halo? Twoja dziewczyna straciła głos, Smolak. Jak to moja? Przecież on jest Jolo. Ale Jolo nie ma, nie ma też Sponowa. Jest Sponowa. No ja jestem. Sponowa, ty wiesz, czekaj. Że czekaj. Do ile on dziewczyn już uderzał? O, cześć, Emilia, co tam? Run. Jak uciekła. Cześć, Maju. Halo? Hej. Powiedz coś takiego słodkiego jak na live'ie. Oh. Cześć, Neoneczek. Siemanko. Siema, Promil. Ohio. Promil alkoholu, kurde, pewnie pił i się upił pikola. No tak, Sponowa, cześć. Zacząłem przez siemka. Cześć, Zeuston. Co, siema. Siema, cześć. O, siema, Kaspiro, skąd przyszedłeś? W kibelku byłem. A, no, nie musiałeś tego mówić. Dzień dobry, Emilio. Hej. Zostałaś już dziewczyną Smolaksa, rozumiem, tak? Ej, dzwonek był w ogóle! Czemu? Ja się czemu mówiłam. Się zbieram? Jaka chodźcie. Lekcja? Dzwonek był, chodźcie, 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 chodźcie. Jaka lekcja? Ale jaka lekcja? No teraz mamy godzinę, znaczy raczej Polski, no. Dzień dobry! Dzień dobry, pan! Dzień dobry! Co się... Dzień pani, dobry? Będzie dobrze. Czemu pani płacze? Co się stało? Co jest? Usiądźcie, zaraz wam powiem. Co się stało? O, Blaszka, masz zielony ale ten, zielony biorek. Cześć, Blaszka. Cześć. Jaki chcesz komentarz do serduszkowania? Pani Zofia płacze. Co? Dlaczego pani Zofia płacze? No nie wiem, napiszcie pytałem taki komentarz, to Blaszka wam ze mną zaserduszkuje i macie wtedy też możliwość losowania do odcinka. Pani Zofia, co się stało? Zaraz wam powiem, usiądźcie. Ej, jak skrzywdzi Promil, pani... usiądź, proszę. Co się stało, proszę pani? Już. Trochę Piccolo się odzywa po Sylwestrze. No dobrze. Powiedzcie mi, ile razy mam was prosić, abyście zajmowali pierwsze ławki, do pierwszych ławek, już? Jezu, to o to chodziło? Już! What? Wow, nie, ja się boję. Siadam z tobą, Blaszka. Jak coś to mnie broń. Nie, tego. Co zrobiłeś z nim? Nie wiem. Jeszcze raz kogoś zobaczę w trzecich ławkach. Kiedy pierwsza jest wolna, to traficie do dyrektora. Dobrze? Blaszka, pani ma chyba okres. Luferku, czy ty chcesz uwagę? Nie. Dzień dobry, przyjąłem za spóźnienie, przepraszam. O, Neteo! Dzień dobry, Neteo, gdzie się podziewałeś? Bo ja po prostu... Siadaj, siadaj! Dobrze, już. Uwaga i wpisuję ci nieobecność. O, nie. What? No. Czemu pani ma jakaś dzisiaj taka zła... Luferku! Dobrze, dziękuję. Proszę o ciszę, bo szybko chcę wam do pierwszej łaski. Smolax, proszę o ciszę. Ratuję. Nieważne. Lepiej się cicho, jak chcesz żyć. Chciałabym wam powiedzieć, co się w tym momencie dzieje w szkole, bo może wiecie bądź nie, ale do naszej szkoły przyjechała policja. Co? Co? Czemu, jak, dlaczego? Ale po co? Powiem wam, że nie wiem, jakich idiotów mamy w tej szkole, że chcieli w
tak młodym wieku zabawić się z takimi rzeczami. To co oni ale... się bawili, proszę pani... A dobra, nieważne. Luferku, zaraz wszystko powiem, ale mam nadzieję, że wy jesteście na tyle mądrzy, że nigdy nie wpakujecie się w takie sprawy. Ale jakie sprawy? Wrzucali petardy do toalety? Właśnie chcę wam w tym momencie powiedzieć, o co chodzi. Może wrzucali petardy do toalety? Nie to, ale... Nie wiem, ktoś robił czokobombę? Luferku, od dyrektora dowiedziałam się, że w szkole mamy osoby, które sprzedają rzeczy, których wy nie powinniście nigdy dotykać. Co? Kraka do Windowsa XP? Nie, nie wiem o czym mówisz, ale nie, to nie to. Nielegalną kolę? Również nie. Koszulki z Justinem Bieberem? Również nie. Macie zamiar dalej zgadywać, czy mogę wam już powiedzieć? Cukier! Również nie! Wiem, co proszę pani! Narkotyki! To są drożdżówki, jak nic. Słodycze! No to... Nie, ale jedna osoba w waszej klasie dobrze powiedziała. Mąka Basia? Ja? Nie. Wiedziałam, że to mąka Basia. Ja również nie. Również nie. Narkotyki! Cisza! Ojej. Tak, dowiedziałam się dzisiaj od pana dyrektora, że w naszej szkole zostały sprzedawane narkotyki. Co? Nie wiem, kto był na tyle mądry i nie wiem, jak można dopuścić się czegoś takiego, ale mam nadzieję, że to nikt z was, prawda? To Blaszka. To ten, no. To nie, w ogóle nie ja. Luferku, to jest poważna sprawa i z niej żartować nie można. No, proszę pani, my jesteśmy w pierwszej klasie, ja nigdy w życiu narkotyków na oczy nie widziałem. Ale są osoby w twoim wieku, które je widziały i zażywały, dlatego matko, proszę, jeżeli dowiedzielibyście się czegoś takiego, proszę zgłaszać to mi i macie powiedzieć nie, po prostu macie być asertywni. Co to znaczy asertywni? Dobrze? I nie ma się zgadzać na wszystko, co ci podają w ręce. Musisz umieć po prostu powiedzieć nie. Kiedy potrzeba. Jak się narkotyki bierze? Czy to się połyka? Czy to się, nie wiem, do ucha i dobrze, wkłada? Że nie wiesz i mam nadzieję, że się nie dowiesz, Luferku. Ja zaraz, już wpisuję w telefon. Czyli nie skończysz, że pani użyła telefonu na lekcji. Nie mam telefonu, żartuję. Czyli wszystko jest, dlaczego na to śpiewał Masyna Maria na lekcję. Promil, czy ty chcesz uwagę? Ta sprawa naprawdę nie jest śmieszna. Przepraszam za moje wybuchy, ale prawdopodobnie za chwilę przyjdzie tu dwóch policjantów, którzy będą was pytać o różne rzeczy. Mam nadzieję, że na tym się skończy. Proszę, bądźcie szczerzy, jeżeli... Jezu, mam nadzieję, że nie zmatmy. Nie, Luferku, spokojnie. Będą was pytać o rzeczy w szkole, ale nie przedmioty. Po prostu chcę, abyście byli szczerzy, jeżeli wiecie coś o tym, to macie im powiedzieć. Nie, nie mogę. Ale tak proszę totalnie pan, szczerze? Nie mogę powiedzieć, co robiłem Sylwestra. Luferku, czy ty ukrywasz coś? Tak, bo nie mogę. Co byś zrobił? Nie ale mogę. Tak, no dobrze. Nie wszystko, czy tylko to co będą was pytali. Ale proszę pani, moja mama nie może wiedzieć, co robiłem Sylwestra. Nie jestem pewna, czy twoja mama w jakikolwiek sposób mogłaby się dowiedzieć, co w Sylwestra robisz, ale... Czemu jest to moja tym bardziej? Twoja mama to policjant? Że tak mówisz? Posłuchajcie, chcę po prostu, abyście byli szczerzy z policją i żebyście nie obwijali w bawełny i odpowiadali na pytania. Laska, co znaczy obwijać tyle, ile wiecie. Boże, weźcie mnie stąd. Jak dobrze, że on siedzi z kujonem. Obwijać bawełnę to znaczy, że nie masz tego... przedłużać danej sentencji myślowej. To się kłamać, tak? Też tak można powiedzieć. Za mądrze mówisz! Słuchajcie, 9000 łapek w górę, kolejny odcinek, pyk, subskrypcja, pyk, dzwonek, pyk, łapka w górę i napiszcie komentarz. Idzie policja, to ja wam zaserduszkuję. Dobrze, a teraz sprawdzę obecność. Dobrze. Marcel? Jestem. Kacpirios? Ha? Jestem. Luferek? Jestem. Zacałowanie jaka jest kara więzienia? Jestem. Zacałowanie nie ma więzienia. No to. No chyba, że jest nieletnią. Jestem. Smolex? Jestem. Emilia? Jestem. Maja? Jestem. Blaszka? Jestem. Pan? Jestem. Proszę pani, chyba Lufek ma tego, napad wypawki teraz, ja nie wiem. Niech pani go uspokoi czy coś. Luferku. Proszę cię o spokój, ponieważ nie chcę ci wstawiać kolejnej uwagi, a na przewodniczącego kolejnej? Klasy... Kolejnej? Wiesz, no już dostałeś się dwie uwagi. Nie. Bardzo dużo. Max 3, więcej bym nie dał. O,
Dzień dobry. Dzień dobry. To klasa pierwsza. Tak, dobry. Cześć. Tak, to klasa pierwsza F. Dobrze, pani może wyjść, ja mam z nimi lekcję. Byłem już u dyrektora. No, dobrze, ale pan będzie ich pilnować, tak? Tak, tak, proszę się nie martwić. Dobrze, więc proszę was o spokój i słuchajcie się pana, dobrze? Niech pani nas dobrze. Zostawia. Musicie dać sobie radę. Do widzenia. Nie! Do widzenia. Co? 12 osób na jednego policjanta, który ma pistolet. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie wszyscy. Jestem komisarz Nowak Kazimierz. Wow. Jestem oczywiście z tego powodu, ma pan pistolet? Ponieważ mam przy sobie, ale proszę się nie odzywać, gdy ja mówię. Przepraszam. Jestem tu z tego powodu, ponieważ, jak wiecie, wasza pani wam raczej już mówiła. Tak. W szkole są rozdawane narkotyki. Tak, wiemy. Tak. Wiemy. A? Wiemy. Widz niestety się dzisiaj nie bawi, ponieważ jak to? Muszę Memu. Zabrać... Co? Co? Nie będzie widza? Proszę mnie przerywać. Pana, jak to widza nie będzie? Panie policjancie, mam pytanie. Czy te wąsy to są sztuczne, czy prawdziwe? Bo wyglądają na sztuczne. Tak szczerze. Chyba zostaw pytanie dla siebie. A ja właśnie panu to dałem te pytanie. Nie mi. Proszę o ciszę. Ja jestem cicho. Tylko oczekuję na odpowiedź. No Teo, to jest policjant. Nie. Zaraz a ja jestem uczniem. Proszę o odpowiedź. Muszę pojmować wiedzę. Matko, sałatko, ja się cykam. Słuchajcie, jest taka sytuacja, ponieważ jest jak jest, musicie wyciągnąć wszyscy swoje plecaki i musicie wszystko z nich wyciągnąć, ponieważ ja nie mogę przeszukiwać waszych caków, bo nie mam aktualnie takich uprawnień. Wszyscy wiemy, jak działa prawo. Co? Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeju. Ja w nic w plecaku, proszę, ale nie mam oprócz książki jednej, które tutaj już włożyłem. Otwórz plecak i mi pokaż. Już. Mhm, dobrze. Proszę, kolejne osoby. Matko, sałatko, po co sprawdzają na plecaku? Dobrze, pleczka. To nic podejrzanego nie mam. Ja nie wiem, no przecież policjant tu jest, ma prawo przeszukiwać. Masz cukierek? Jaki cukierek? Nie, nie mam cukierek, to jest ja słodyczy, nie wiem. Plaska. A, proszę pana. Proszę. Przepraszam. Tak, proszę pana, jak słucham. Jak młodzieńczy na imię? Blaszka. Dzień dobry. Pokaż jeszcze raz, co tu było. Proszę. Co tu jest? To jest projekt na biologię. To jest jakiś liść? No, to jest jako projekt na biologię. Mieliśmy obserwować fotosyntezę liścia. Ale on wygląda zbyt podejrzanie. Ale to pani Mika... Będziesz musiał pojechać ze mną. Na komisariat. Ale ja co? Nie... Co? Blaszka? Blaszka? Błaszka? A co projekt na biologię, proszę pana? Jeszcze też ma takie liście w plecaku. Ja to ma jeszcze takie liście? Ja nie mam. Jak zapomniał się projekt na biologię? No nie. Znowu dostaniecie jedynki. Ja nie mam żadnych liści, proszę pana. Bo zapomniałem, że jest projektu. Napiszcie Blaszka na komisariacie, matko schadka. Ale proszę pana, ale pani może mnie zagnąć za projekt na biologię. Mogę, ponieważ jestem policjantem i mam udzielone takie prawo. Ale za projekt na biologię! Muszę zabierać na komisariat policji. Yes! Co? Ale proszę pana, tu są proszę pana, niech pan spojrzy sobie tutaj do zezytu. To są notatki z ale tego projektu. Ale ty nie tłumacz, jesteś podejrzany, muszę cię zabrać na komisariat policji. Co z pana za policjant, że pan podejrzewa mnie o liść na projekt z biologii, która dała mi pani? To co robisz? Ej, ty młodzieńcze, pokaż co masz w plecaku i siadaj do ławki. A, ja? Więc tak, tutaj plecaczek. Dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy. Co on ma? Tak. Oto wiertarkę na przykład. Co to jest to białe? To białe? To jest dylda. To białe? Matko sałatko. To nie wygląda na coś normalnego. Słuchaj, młodzieńcze, nagrabiłeś sobie. O nie! Ej, chodź chwileczkę. Proszę pana, widz tak, ja mam tutaj dychę. Widzi pan? Jeśli wypadnie... Czy ty mnie próbujesz przekupić? Nie, nie. Jeśli wypadnie orzeł, to ja idę z panem, a jeśli reszka, to też idę z panem. A w sumie wszyscy pójdą. Nie bawimy się w takie zabawy. Nie, no chodź. O! Mieszko jest. Dobra, zostaje, świetnie. Za próbę przekupstwa idziesz wraz ze mną oraz panem Blaszką. Ale Mieszko wypadł. Siadaj i nie przerywaj. A proszę pana, żartowałem. To tylko... Ale to nie czas na żarty. O. Matko, sałatko, co dobrze. Tu się dzieje? Usiądź na swoim miejscu. Już. Panie policjancie, czy mógłbym do toalety? A czy jest teraz przerwa? No nie, ale ja zaraz nie wytrzymam. A masz zaświadczenie od lekarza? No, a po co mi zaświadczenie na siku? Ponieważ osoby mające koronerki, czy coś innego w tym rodzaju, mogą wychodzić. Nie, nie, przepraszam pana policjanta, tutaj proszę plecak, a ja znikam stąd. Trzymajcie za mnie kciuki, stój. Cześć!
Tak. Nie, nie mogę. On naprawdę ma problemy z wypróżnianiem, tak serio. I ja nawet mogę panu powiedzieć, że to jest mój przyjaciel, mieszka obok mnie. No dobrze, jeden wyjątek. Proszę otworzyć plecak i pokazać 9000 łapek w górę, kolejny odcinek. Mhm. A co to jest za biały proszek? To... mój słodzik. No do herbaty. Słodzik, tak? No tak. Jezu, Blaszka, ja się zaraz... Wygląda to zbyt ojrzanie. Ale ja nie chcę na komisariat. Okej, Bluferek, no. Słuchaj mnie. Policjant wygląda jakoś podejrzanie, on na wszystko podejrzewa. To policjant normalny taki by sprawdził, co to jest i by wiedział, co to jest przecież. Pani za mną też idzie. Co? Ale to jest zwykły słodzik do herbaty. Ale proszę pana, mój tata i mama mają cukrzycę, ja muszę brać taki specjalny cukier, żeby była zdrowa. O tym już zaświadczy policja i będziesz tłumaczyła się na komisariacie. Matko sałatko, ej, rodzice nas zabiją, Blaszka. Was zabiją. Was zabiją? Tak, was zabiją. Raczej ciebie. To ty żeś nas wpakował. Ja was wpakowałem? W co niby? Okej, posłuchaj. Ja idę na komisariat za słodzik, rozumiesz? A ja za projekt biologii. Lufer. Dobrze, teraz każdy ma się przyznać, co robiliście na Sylwestra. Po kolei, czy jak? Lufer zaczyna. Ja? Pan w czapce. Słodko, no to proszę pana... No ty jesteś przewodniczącym, zaczynaj. Byłem... Każdy powie, że był u Blaszki, co nie? Byłem... Ja nie byłem. Byłem u Blaszki. O, nie byłeś? Też nie. Pana? Też nie byłem. Nie, proszę pana. U Blaszki, tak? Tak, nie. U Blaszki. U moich rodziców był. No chyba tyle. Co robiłeś, jak wybiła północ? No, nie mogę powiedzieć. W takim razie idziesz ze mną na komisariat. Ale proszę pana, dlaczego? Nie wydzieraj mi się tu, idziesz na komisariat. No... Nie masz żadnych do mnie pytań. No... Dobra, no przyznam się, no... Całowałem się z Marysią. Co? To? Say what? Tak. Ha, ha. To Oli już nie ma, a ty z Marysią kręcisz. Ona jest za granicą. No właśnie. Teraz jej nie ma. Cisza. Luferek, Blaszka, Milia, Medo, już do mnie. To? Idziemy na komisariat. A pan nas nie zapytał, co my robiliśmy. Nie, no nie możemy. Co? No. No. Proszę pana, proszę. Już proszę za mną. A jakie chciałam coś policjantem! 9000 łapek w górę, słuchajcie, kolejny widz, kolejne losowanie. Dzisiaj nie ma widza niestety, bo pan policjant zabronił. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Napiszcie, czy nam wybaczacie. To w takim razie na kolejnym odcinku z Ekstra Szkoły będzie dwóch widzów w ramach rekompensaty. Mamy wziąć plecaki, proszę pana? Tak. Boże... Wasza wychowawczyni zaraz do was przyjdzie. Trzymajcie się, będzie dobrze. Za mną. Przecież was nie zamkną, prawda? Prawda? Pana, no naprawdę musimy iść na komisariat. Tak, to jest konieczne w wypadku. Idziemy. O nie. Nie. Lufaj, to wszystko twoja wina. Jak to moja wina? Nie wiem, muszę jakoś zwalić. Już jesteśmy na miejscu, jak widzicie. Ej, a jakbyśmy teraz uciekli, to Blaszka i nam komenda policji. A nie wiem, tak 10 lat. Proszę, 10? Do środka. 10 lat? Nie przeginasz trochę? Nie. Moim zdaniem bardziej prace społeczne. Słuchajcie, kochani. 9000 łapek w górę, obiecuję wam, że będzie dwóch widzów na kolejnej ekstra szkole. Mam nadzieję, że zobaczycie. Napiszcie, Lufer jest na policji. Lufer jest na policji, to wam zaserduszkuję. 9000 łapek w górę, kolejny odcinek! Patrz, Lufer jest policjantem. No. Nie uciekniemy. Matko, słodko. Idziemy do gabinetu. Za mną. Matko, słodko, do policjantu. Świetnie, po prostu. Za co, no? Za to, że się całowałem. Moi rodzice mnie zabiją. Siadajcie. Dlaczego pan jest taki zły na nas? Co my zrobiliśmy? Ej! No. Proszę pana, nie ma gdzie usiąść. Proszę pana. Musisz stać w miejscu. What the fuck? Czyli rozumiem, że byliście u pana Blaszki. Sylwestra. Tak. Tak, ale... Tak. I co się tam działo? No proszę pana, no tak jak Sylwester, no... Fajerwerki były... Później... Bilat był. Impreza. No Blaszka jest, proszę pana... Dylda. Bogata rodzina. Co to jest dylda? Długo wytłumaczyć, ale mogę to panu streścić. Bałwan na teo. No nie wie pan, co gimnazjaliści mogliby zrobić w Sylwestra. No, no jest spokój. To, co było białe, to właśnie to była dylda. Taka ze śniegu. Zdajecie sobie sprawę, jaka jest powaga sytuacji? Będziecie mieli bardzo poważne problemy, ponieważ jesteście głównymi podejrzanymi w tej sprawie. Co? To? Czemu? Będziemy musieli zadzwonić do waszych rodziców oraz będziecie musieli zostać przeszukani, wasze rzeczy, wasze domy,
Co? Ponieważ jest to bardzo poważna sprawa. Ale mój... Ja mam 7 domów, proszę pana. Laska. To w takim razie każdy z nich zostanie przeszukany. Co? Proszę pana, ale mam pytanie. A tylko w jednym był Sylwester. Bo chodzi o to, że mój dom to jest, jakby to powiedzieć, ma tam pułapki. W sensie kamery. No, mój pokój. Jaka? To jest taki Kevin sam w domu, proszę pana. No, ale proszę pana, może też tylko pana przed czymś jak to się mówi? Ostrzec. Bo generalnie... Tak jak mówiłem, znam te wasze zagrywki. Ale nie, pan musi się tylko jednego jeszcze spodziewać. I na pewno każdy z domów oraz każde rzeczy zostaną przeszukane. Grozi wam poprawczak i kurator sądowy. A, za co? Za co? Za projekt na biologię? Za to, że jesteście podejrzani. Za ulepienie tyłu. Za to, że całowałem dziewczynę, proszę pana, say what? Całowałeś dziewczynę? Proszę nie wyrywać. Ja chciałbym kiedyś pocałować dziewczynę. Ej, nie powiedziałeś, że całowałeś dziewczynę. Kiedyś całowałem się z Marysią w Sylwestra. Cisza! Wo. Jesteście podejrzani w sprawie sprzedawania narkotyków w waszej szkole. Grozi wam za to kurator, a w przyszłości może nawet i więzienie. Co? I poprawczak. Co? Nie, ja się na to nie pisałam. Ja też! Jestem za piękny, żeby tam trafić! Bardzo poważne problemy. Napiszcie także komentarz. Musicie już teraz mi odpowiedzieć. Luferek idzie do więzienia. Napiszcie. Jakie pytanie? Komentarz, ja tak, ja ulepiłem dyldę. Przyznajecie ja się w końcu czy nie? Ale do czego? Ja proszę pana, przyznaję się, tak. Przyznaję się do tego, że pocałowałem Marysię. Ja może się przyznać, że dylda to mój projekt. Ja to zrobiłem, ja to ulepiłem. A ja sam pilnowałem tej losinki przez cały czas i ja chcę szóstkę za nią. Dobra, ja się przyznaję. Przyznaję się, słodzę herbatę. Czy to jest grzech? Jedna łyżeczka więcej? Czy to jest grzech? Nie mogę, proszę pana, to jest taki śmieszny. Dobra, pierwszą dziewczyną, którą pocałowałem, to była moja mama. Dobra, przyznałem się. Chyba będziemy tacy rozmawiać. Idziecie wszyscy ze mną. No. Co? Jeżeli jesteście tacy rozmowni. To takie wyzwania, co? Panu. Prosto z mojego serduszka. Coś takiego. Do przodu i w prawo, pierwsze drzwi. No te lepsze. Ja. Tutaj? Ło. Ło. Spodziewałem się krat. Złaź ze stołu. A, dobrze, dobrze. Spodziewałem się tutaj tak jeszcze imprezki, że tutaj będzie, no wiecie co, pączki. Każdy z was zostanie przesłuchany, każdy z was będzie wywoływany przeze mnie. Okej. Ty w czapce jedziesz pierwszy. Ja? Tak, ty. O, to ten tego, Luferku, trzymaj się. Dzięki wielkie. 25, ej. Za 25 lat się widzimy chyba. No jasne. O, tam powodzonka. Chyba, że też zamknął. A co, nie, nawet jakby nie zamknął. Szkoda, że tego nie skończyli nie w jednej celi. No, Paweł, a cię wiesz, jak mnie zamkną, to gra, stój, mnie pamiętaj! Stój, zapamiętaj to. Jego wąsy są sztuczne. Nie, nie są daj się zwieść. Jak coś, to zezwaj i uciekaj. A to słyszał! Proszę za mną. Mateo, barykadujemy się! Proszę wyjść tędy. O kurde, Belek. Lucyferek. Siadaj. Tutaj? Tak. Matko, sałatko, kochanie, przesłuchuje mnie ziomek. 9000 łapek w grę, to jest z kolejnych dwóch widzów, będzie w kolejnym odcinku za to, że... Do kogo ty rozmawiasz? Kamery, a gdzie? Słuchajcie, 9000 łapek w grę losuje dwóch widzów i kolejny odcinek z Ekstra Szkoły. Pyk, subskrypcja, pyk, dzwonek, pyk, łapka w górę. No i napiszcie komentarz. Blaszka, Neteo, Emilia i Lufer idą do więzienia. Tak, proszę pana? Prawdopodobnie tak. Ale za co? Za to, że dziewczynę pocałowałem? Za to, że sprzedawaliście narkotyki. Jakie narkotyki? Nie wiesz, co to są narkotyki? No czy nie wiem, co to są narkotyki. Dajesz? No bo jestem głupi, proszę pana, trudno, że... No jestem głupi, no. Pewnie tylko tak udajesz przede mną, żebym nie zwrócił na ciebie uwagi, żebyś... Działa. O, faktycznie, pan? Lol. Też nie wiedziałem, że to działa. Masz ostro przekichane. Ja, proszę pana, żeby brzydko nie powiedzieć. Katar ostatnio miałem, proszę pana, 2 tygodnie temu, ale mama mnie wyleczyła. Myślisz, że to jest śmieszne? Może dla ciebie to jest śmieszne? Obecnej sytuacji, jaka teraz następuje, to nie jest takie śmieszne, jak ty myślisz. A ja się, proszę, wiesz, jakie ty będziesz mieć problemy? Ło, kamera. Ale to ty dużo, na pewno cię na nią nie stać. Masz strasznie przewalone w takiej sytuacji, jaka jest teraz, ty to rozumiesz? A ty wolisz sobie śmieszkować i drwić ze mnie. I jak będziesz tak, jakbyś tak robił, ale publicznie, to byś miał jeszcze poważniejsze problemy, niż masz teraz, wiesz? Jakie problemy, proszę pana? Nie mam żadnego problemu. Duże problemy.
Jakie? Ja rozumiem, no Ola jest za granicą, Ola zaraz wraca, a ty z tym ja z Marysią. Ale jak co ty mi tu o jakiejś Oli opowiadasz? No bo Ola, rzeczy. Hiszpania i te sprawy, Ola. No w sensie takim, że no pocałowałem prócz pana Marysię, a Ola się we mnie buja. Marysia mnie kiedyś uratowała na basenie, jak się topiłem, a... Czy ja pytałem, kto cię uratował na basenie oraz z kim się całowałeś? To właśnie pani mówi o problemach, no i to jest... Impreza problem. Sylwestrowa, co tam się działo? Po kolei wszystko, wraz z godziną. 23:30 przyszła cała klasa, a wcześniej proszę pana, właśnie taka akcja była. Smolax przebrał się proszę pana za dziewczynę, a to było około godziny 16:00, wróżałem w stroju. Słyszałem już, no właśnie, nie chcę o tym więcej dokończę, słyszeć. Do końca proszę pana. No i przebrał się za niego i Blaszka miał go podrywać, no bo Blaszka buja się w takiej wisi i ona... Ej, ona nie była na Sylwestrze w sumie. No i tak, i no i podrywał ją, w sensie go. I potem przyszła Jolonea i on miał, no, push-upy. Wie pan, to są push-upy? Push-upy? Tak. Czy ty sobie ze mnie jaja robisz? Bo to naprawdę nie brzmi przekonująco. No push-upy miał, no co mam panu kłamać? Takie skarpetki. No to ile on ma lat? 10? No 13, no bo miał się przebrać to normalny, za dziewczynę. Mając więcej niż 10 lat, wybiera się za dziewczynę i nosi push-up. No niech się pan nie zapyta. Co, transwestytą chce zostać? No nie, chodziło o to, żeby Blaszka poświęcił podrywanie. Ale proszę pana, jeśli chodzi o problemy, no to ja mam taki problem, że jestem przewodniczącym klasy i mam najwięcej uwag. Nie wiem, jakim cudem to jest możliwe, ale no tam wszystko zdaję, ale największy problem to jest właśnie z Olą, bo Ola, proszę pana, no mam kanał na YouTubie i tak w sumie, no ja się bujam w Marysi i jestem już z Marysią, całowałem się i po... Ale wiesz, że mnie to nie obchodzi, prawda? Ona tak super całuje, proszę pana, że to się w głowie nie mieści. Nie będę się z nią całować, żebym wiedział, jak to jest. Ale nic takiego nie powiedziałem, to pan to sugeruje. Naśmiewasz się ze mnie? No nie, proszę pana! A co właśnie pan kiedyś, w sumie, ma pan takiego wąsa? Ty zasugerowałeś, że nie. Ja... Co? Dobrze, zapiszę to w protokole. Ale co, będziesz że będzie mieć... się pan całował z moją dziewczyną? Proszę zostawić Marysię. Nie, będziesz miał jeszcze większe problemy. Dobrze, imiona rodziców. Naprawdę? O matko. Renata i Bogumił. Numer telefonu. Naprawdę? Ja nie chcę się z panem umawiać. Numer telefonu któregoś z rodziców, czego ty, człowieku, nie rozumiesz. Dobra. 813. A to, proszę pana, to nie, to podam do taty, bo mama nie w pana guście. 512. Mhm. Mój tata, proszę pana, no, lubi mamę. W sensie, kocha ją, wie pan. Kobieta, mąż, żona. Ma pan żonę? Nie będę komentować. Dobrze. No. Ja biorę protokół, zaraz do ciebie przyjdzie drugi komisarz. Siedź tu i nie ruszaj się. Okej. Zapraszam. Ciemno tu i strasznie. Proszę pana, roślinki w takiej atmosferze to się cienko będą rozwijały. Dobrze, w takim razie imię i nazwisko. Blaszka Winkiewicz. Wiek? 13. Kłamiesz, na pewno masz więcej. No, ja proszę pana, ja chodzę do pierwszego gimnazjum. Dlaczego sprzedawałeś te narkotyki? Co w ogóle robiłeś w Sylwestra? Jakie narkotyki, proszę pana, ja w Sylwestra piłem piccolo z przyjaciółmi w moim domu. Milcz! Ale pan kazał się odezwać. No, to byłem na Sylwestra, pierwsze to weszliśmy tego do mojego ogrodu. Później otworzyliśmy drzwi, później weszliśmy do salonu, ściągnęliśmy buty, kurtki, każdy się witał, wszyscy się przytulali, później szliśmy do salonu, każdy patrzył nie, na mój... stój. Tak, ta stoję. Znaczy siedzę, no. Znam zwyczaj w XXI wieku, pewno się nikt z was nie przytulał. Ale Smolak się przytulał do Joli, Jolonei. W takim wypadku tak, ale w innym... Nie. Ale się przytulali jednak. Więcej szczegółów, proszę. No, to weź... Ponieważ wprowadzasz mnie w błąd. No to tak, weszliśmy do domu, poszliśmy pierwsze w lewo, bo na lewo, proszę pana, była rozłożona mata do tańczenia. I tam, proszę pana... Za dużo szczegółów. Ja mówiłem aż tak dużo. No, pan powiedział, żeby dużo szczegółów. Ale nie aż tyle. No to tak, no to weszliśmy... No to weszliśmy na lewo, później szliśmy prosto, później w prawo, przeszliśmy przez drzwi. Za dużo szczegółów, co ja ci przed chwilą mówiłem. Dziecku, uspokój się. No dobrze, dobrze. To tak. Salon, przejście, kuchnia, schody, salon, kuchnia, jadalnia, mój pokój, strych, znowu schody, sypialnia, jadalnia, Czy ty salon. Sobie ze mnie jaja robisz?
No pan się pyta, jak przebiegało impreza w najmniejszych szczegółach, no to mówię panu, w jakich pomieszczeniach byliśmy po kolei. Jak pan nie chce już usłyszeć, jak wchodziliśmy do tych pomieszczeń, co ale było w tych pomieszczeniach. Ale co robiliście w tym czasie, jaka była godzina, a nie w jakich pomieszczeniach byliście. No to tak, pierwsze to tak, godzina... Czy ty sobie zdajesz sprawę, że to jest przesłuchanie? Ja wiem, proszę pana, ale ja, proszę pana, chcę panu powiedzieć szczegółowo jak najwięcej informacji. To tak, 21:01 weszliśmy do domku, 21:02 ściągnęliśmy buty, a właśnie, w ogóle, proszę pana, pani nie wysłucha teraz, bo ja mam fajną... Niech pan mnie wysłucha, w ogóle przed Sylwestrem, proszę pana, kolega się przebrał, rozumie? Pan za dziewczynę się przebrał, pan to rozumie? Jak się można przebrać za dziewczynę? No ja nie wiem, ja jeszcze go pozrywać musiałem, ja nie wiem, zmusili mnie do tego. Ja po prostu się czułem tak zażenowany tą sytuacją, że ja wyszedłem wtedy i wyszedłem. I później się wbiła jego dziewczyna i jego dziewczyna zauważyła, jak był przebrany. Ja się tak zażenowany, proszę pana, czułem, ja nie wiem, jak tak można się w ogóle przebierać i jeszcze kazali mi ją podrywać, ja... Gofron, ale mógłbyś oszczędzić takich rzeczy, myślisz, że ja chcę słuchać, kto się przebierał za kogo i kto kogo podrywał. No pan powiedział, że chce szczegóły, no to szczegóły podaję, tak? Ale dziecko, zlituj się nade mną. Dobrze, no to na pana się zlituję, no to tak. To ze szczegółami w skrócie, weszliśmy do domu, była zabawa, odpaliliśmy fajerwerk i poszliśmy spać. I widzisz, wystarczy tyle. A narkotyki kiedy sprzedawałeś? Nie sprzedawałem, spałem wtedy. Sprzedawałeś, na pewno to byłeś ty i pewnie ten twój kolega w C. Jesteście jedynymi podejrzanymi w tej sprawie. Proszę pana... Jakaś dziewczyna i ten jakiś nieogarnięty kolega. Proszę pana, ja w swoim domu nie mam żadnych narkotyków, jedynie co mam to małe laboratorium, dwie bomby jądrowe o i to wszystko. O tym nie decydujesz. Ale jak nie decyduję? Ale mój tata decyduje. Na pewno zostaniesz... przeszukany w najbliższym czasie i a który pan chce dom przeszukać? Schować. Ale ja nie mam nic do schowania, w ogóle niech pan tego, weźmie w ogóle jakiś tego, ekipę, bo czy to ja jednak... ja ci pozwoliłem gadać? No pan na samym początku powiedział, że mam gadać ze szczegółami. Ja tu zaraz nie wytrzymam normalnie, bo mam nadzieję, że tu się wszystko nagrywa, bo zaraz to mi... Tak, dobrze. Słucham. Dobrze. Możesz iść. Jej, wolność! Na tyle się wkurzyło. Wracasz tam do nich. A mogę wziąć prawnika? Proszę, młodzieńcze. Dobrze. O, kamera jest, zawsze tego chciałem. Pod choinkę właśnie też chciałem, ale mi Mikołaj nie dał. Siadaj. Nie wiem, czy tu? Lewa czy prawa, czy tutaj po środku? Z drugiej strony. Ale z tej strony, czy z tej strony? To są dwie strony. Tam, gdzie jest jedno krzesło. Nie umiem liczyć. Siadaj tutaj, nie denerwuj mnie. Tutaj! Dobra. Na krześle. Co robiłeś w Sylwestra? Ale w noc czy dzień? To i to. Więc tak, proszę pana, wstałem, zjadłem śniadanie, później umyłem się, później wyszedłem na dwór, kupiłem sobie strój czarodzieja na sylwestrową noc u mojego kolegi Blaszki, później ubrałem strój czarodzieja, poszedłem do moich przyjaciół i generalnie oni mi powiedzieli, gdzie jest sklep z różdżkami, więc tak różdżkę kupiłem. Później co, myślałeś, że się staniesz jakimś Harrym Potterem? Blisko, z Ronem, ale... To tylko ma taki mały szczegół. Taki rudy, nie wiem, czy... Do rzeczy, proszę. Gdzie są narkotyki? A! Czy co? Ja nie mam. Ja pan miał. Dyldy te twoje jakieś, czy coś, te białe proszki, gdzie ty je trzymasz? Mam pytanie, czy to na dworze to jest też dla pana kokaina? Czy tam co to jest? Bo to jest nie śnieg. Nie zadawaj mi pytań, ja tu zadaję pytania. Gdzie masz te dyldy, czy cokolwiek to się nazywa, jakkolwiek to się nazywa, gdzie to jest? W moim plecaku. Jedno gdzie jest. Zostawiłeś plecak? A gdzie ja mogłem zostawić? W kole! No, myślałem, że... A pan nam kazał wziąć! Aaa! Okej. Okay. To co, wracamy? No w sumie nie, pewnie chcę na lekcję wracać. Chyba teraz mamy niemiecki. A ja za bardzo nie lubię. Tak poza tym to mam pytanie, ile ta lampka kosztowała? Bo jest fajna. Ile towaru sprzedaliście? Dieta, tak, chyba 2000 plus dodatkowo opłata za mechanika to minus 5, czyli chyba tak, no, do 95 000 sprzedałem generalnie. Co to jest GTA? To jest gra. Na komputerze, nie wiem czy pan kojarzy. Takie coś z klawiaturą i myszką, nie wiem czy... Ile pan ma lat? 60? 50? 80! Bo chyba pan nie wie co to jest. Gdzie jest towar? W moim bunkrze, w GTA. Chce pan ze mną zagrać? Mam jeszcze tutaj czy miejsce ty nie na... nie jesteś za młody przypadkiem na gry? Nie. Pisał tam dobrze. Plus 18. A ja razem z moim tatą mamy chyba ponad 18. Więc mogę to grać. Grabisz sobie dziecko.
Kolejna osoba, wyjłaś młody. Ale z całego komisariatu wolny jest? O, fajnie, dziękuję. To ten, ten miłego... Nie idziesz do pokoju. To czego pan by się chciał dowiedzieć? Co robiłaś w Sylwestra? Ja... U Blaszki mnie nie było. Tyle powiem. Co robiłaś w tym czasie? No... Ja nie mogę powiedzieć, bo to jest sekret. Jesteś na komisariacie policji, musisz mówić wszystko bez wyjątku. To dobra, dobra, no miałam randkę z chłopakiem, no i co? Jak ma na imię? Ale czemu się pan pyta? On jest zajęty. Nie chcę się z nim umówić, chcę wiedzieć, kto to jest. Ale ja nie mogę powiedzieć, bo powiedzieliśmy sobie, że na razie nikomu nie powiemy. Ale ja jestem z policji, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z powagi sytuacji. Grozi ci kurator oraz poprawczak. Czy ty sobie zdajesz sprawę? No ja sobie zdaję sprawę, tylko że no chyba policji sekrety nie mogę powiedzieć. Musisz. Ale pan mi zadaje takie pytania. Wie pan, jak ja się teraz czuję? Ja po prostu jestem... Nie obchodzi, jak ty się czujesz. Masz odpowiadać na moje pytania. Ja odpowiadam. Ja mogę... Ja powiem wszystko. Jakby pan wiedział, jak ja się teraz czuję. On sobie w ogóle w tego Sylwestra sobie gdzieś poszedł, zostawił mnie i co? I nie było śmiesznie wcale. I wie pan, jak ja się teraz z tym czuję? I on w ogóle nawet do mnie nie pisze, nie odzywa się. Co mam sobie teraz myśleć? Proszę się uspokoić. Jest pani na komisariacie policji. Rozumie pani? Ja wszystko jestem w stanie zrozumieć, ale niech pan nie mówi kobiecie, że ma się uspokoić, bo ona wtedy jeszcze robi się groźniejsza. Dobrze, zapamiętam to sobie. Gdzie się państwo spotkali? My byliśmy u mnie w domu. I co robiliście? No, a co mogliśmy robić Sylwestra? No niech mi pan powie. No jakiś tam film oglądaliśmy sobie, no i potem były fajerwerki, trochę szampana wypiliśmy. Czy to jest coś złego? Szampana? No proszę pana, no Jezus Maria, no piccolo, no brzoskwiniowe, truskawkowe, nie pamiętam, no. Czy to jest coś złego, siedzieć z chłopakiem, który mi się podoba i pić piccolo? I on, nie wiem co mu strzeliło do głowy, on się chyba upił tym piccolo truskawkowym, bo nagle wyszedł sobie z domu i nie wiadomo gdzie poszedł, teraz nie mam z nim kontaktu, wie pan? Ty wiesz gdzie jest ten towar? Wiesz, o jaki towar mi chodzi. Mów, gdzie on jest, gdzie go produkujecie, wy wszyscy. Znaczy, moja mama ostatnio przywoziła towar do swojego sklepu. Ona akurat pracuje w warzywniaku, także wie pan, przywoziła wczoraj rano towar, więc no... Majeranek, jakieś tam pomidory, no wie pan... A, jasne, majeranek, chyba marihuanę. To był majeranek i szczypiorek może jakiś. Pan chyba nigdy kuchni nie widział na oczy. Bo nie muszę gotować. Wyzyskuje pan kobiety, tak? Czy ja tak powiedziałem? No pan powiedział, że pan nie musi gotować. Ponieważ mam od tego moją żonę. No która właśnie! Bardzo uwielbia gotować. Co tu się dzieje? Podejrzewają nas o jakieś narkotyki. Co to są narkotyki? Ja nawet nie mam pojęcia. Nigdy w życiu nie będę brał, nie brałem i nie wezmę narkotyków. Fu! Ale lampka przynajmniej działa. Kochani, 9000 łapek w górę to jest kolejny odcinek i dwóch widzów w kolejnym odcinku. Przepraszam was jeszcze raz za to, że nie ma, ale no wzięli nas na komendę policji. Pyk subskrypcja, pyk łapka w górę, pyk komentarz. No i kochani, pamiętajcie o tym, że ja losuję komentarze, więc musicie pisać komentarze. Jak wylosuję komentarz, wtedy odpisujcie, odpisujcie mi, odpisujcie mi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja się boję, co się stanie. Napiszcie komentarz, co się później wydarzy. Co się później wydarzy, to ja wam zaserduszkuję. Ja wam życzę miłego dzionka. Trzymajcie się, nie chcę iść do więzienia. Bujo!